Cześć, tu Piterow, a to mój Minecraft do sześcianu, a tak przynajmniej go chwilowo nazwałem, bo nie wiem, nie mam jeszcze pomysłu. Posłuchajcie tego. Aż się wystraszyłem za pierwszym razem. A postawiłem sobie skrzyneczkę, jakieś najpotrzebniejsze rzeczy tutaj powrzucałem. Troszkę o drzewa sobie uzbierałem, bo wiadomo, drzewo potrzebne zawsze i w każdej chwili, praktycznie do wszystkiego. A dobra, przerobimy to na razie, albo część tylko na patyki, bo sobie zrobię motykę. Motykę. Zrobimy motykę i zasieję sobie na jedzonko. Dlatego, że nie chcę za bardzo bić zwierząt. Aha, no przy okazji, troszkę się tak tu wstępnie urządziłem. Tu sobie przekopałem schody na drugie pięterko. Na razie to jest tylko taki tarasik. Z czasem będę, widzę, mógł tu zrobić całe piętro, bo akurat wysokość jest taka odpowiednia. Myślę sobie... A, no, z tymi zwierzętami. Słyszałem, nie szukałem jeszcze informacji na ten temat, żeby to potwierdzić, że ponoć zwierzęta się teraz nie spawnują. Co za tym idzie, gdybym sobie ich wybił tutaj, wybiłbym je wszystkie w okolicy, to bym ich tu nie miał. Zwierzęta, tak słyszałem, że teraz po prostu trzeba hodować. Tak na wstępie sobie tutaj parę rzeczy posadzę. Na piachu trzcinę. Na razie na nic mi nie jest potrzebna, ale czemu by nie? A niech sobie rośnie. I sobie posieję... Posieję sobie tą trawkę, w tym wypadku to będzie już zbożem. Tak sobie na razie tutaj trochę posiejemy, żeby na razie jeść chleb, zanim się nie dowiem, czy to z tymi zwierzętami jest tak naprawdę. Zwierzęta trzeba będzie po prostu hodować, a do tego też jest potrzebne zboże. Ponieważ zwierzęta hodowlane oswajamy zbożem. Co jeszcze by mi się przydało? Przydałoby mi się jeszcze trochę żelaza. Właśnie, trochę żelaza by się przydało, żeby zrobić nożyce i móc szczyc owce i zrobić uszko. Bo tu podobna sprawa, mógłbym zabić kilka owiec, ale tej wełny miałbym bardzo mało. A owieczek szkoda w takim wypadku, skoro by się nie spawnowały. Ciekaw jestem też, czy wełna odrasta w takim razie. O, do jaki kolor. Czyżby to był ten biom grzybny? No, ciekaw jestem, czy owieczkom wełna odrasta. Jeśli to już takie ma być wszystko prawdziwe, no to powinna. Nie ma tu jakiegoś żelaza. Jeśli ktoś z was wie, jak to jest z tymi zwierzętami, z tą wełną, to napiszcie proszę. No nie, no widzę, że będę musiał chyba jednak szukać żelaza tradycyjnym sposobem, czyli kopiąc. A tak liczyłem, że zanim zacznę jakąś kopalnię robić, że może znajdę coś na wierzchu żelaza, jakaś jaskinia by była. Ale tu akurat nie trafiłem na żadną konkretną jaskinię na razie. Jaskinie były przy moim pierwotnym punkcie respawnu,
ale tam ich jeszcze wtedy nie zwiedzałem. Ode, trzeba przyznać, że ciekawie tu jest. O. Nawet bardzo ciekawie. Nie zmienia to faktu, że nie ma żelaza. Nie ma jakiejś jaskini. Także chyba za tym żelazem nie będę tutaj chodził. Bo chyba nic z tego. O, udało się wskoczyć. Chyba będę musiał po prostu pokopać, pokopać, pokopać. O, tradycyjnym sposobem. Kill off i kopiemy w dół. Ale przy okazji tych tereny, warto te tereny tutaj obejrzeć. Rzeczywiście przyjemnie tutaj to wygląda. Haha. Schroniły się przed światłem, no. A właśnie, gdzie nasze... Oj, słoneczko już nie za wysoko. No nic, to ja chyba sobie po prostu pokopę. Na razie u siebie nawet w domu. Albo gdzieś obok. Węgiel jest. Żadnej jaskini tutaj. O, wysoko. Dobra, chyba stąd smykamy, bo mnie zaraz noc zastanie. Zamiast szukać jaskini, to po prostu pokopę, znajdę żelazo i wtedy już będzie troszkę lepiej. Będę mógł spać w nocy. Także nic, ja wracam sobie do domciu, a my widzimy się za trochę. Jestem w domu. Kończy się noc. No to co? Chyba koniec gadania. Czas działania. Bo sobie chodzę, pracę w ogródku robię, sieję zboże, spaceruję sobie po górach, jakieś spacerki urządzam. A tymczasem trzeba by coś zrobić. Tylko widzę, że głodny się robię. Ha! No cóż, miałem zamiar iść prosto do jaskini, która tutaj u podnóży jakaś dziura taka wielka jest. Natomiast widzę, że muszę chyba chlebek zrobić najpierw. Nie ma tam nikogo. Chyba nie ma. Ciekawe, czy zboże urosło. Dobra, szybciutko zobaczymy. Nie, nie urosło, ale... O, kurde bele. Przepraszam, przepraszam, ale przecież... Ja mam... A co jest? Co to tak? Przecież ja mam... przepraszam, zachrypłem. Kości. A jak mam kości, to mam... No, przepraszam, za nie mówiłem chwilę. To mam mączkę kostną. A jak mam mączkę kostną, to mam wyrośnięte zboże. Oj, że też nie myślę. A wcześniej myślałem o tej mączce. Potem mi gdzieś tam umknęła ta myśl. Okej, cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Ha, ha. Chyba zbierać to można czymkolwiek, ale... Ej, gdzie tam spadasz? No nie, no nie, no nie, no nie. Okej, i sobie jeszcze zrobimy tutaj. Ile mam tych nasionek? 10. 10 nasionek na razie. 4, 8, 10. Z tego mam jeszcze 3 mączki. A wykorzystamy, na co mi one.
Ok, tym razem nie wpadło. I mamy kolejne 6 nasionek. Tararara. Aj, dobra, i tu. Dobra, starczy, bo tak jak mówiłem, miało być koniec. Sielanki, zabawy w ogródku i spacerów po górach. A tymczasem znowu wchodzę. Kurde, muszę te drzwi w końcu zrobić. Ale tak cały czas myślę iść gdzieś dalej. Aha, chlebek, 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 chlebki. Ile? Dwa starczy? Nie. Oh, to muszę tutaj. Chlebki 3. Dobra. Zrobimy. Zresztą na co trzymać? Zrobimy 3 chlebki. I chyba tyle. Motykę zostawimy. Na cóż mi ona? Dobra. Lecę, lecę, lecę. Bo żelazo bardzo chcę. O. Gdzieś tu była dziura. No, prawie pod samym domem. No właśnie, ale... Wybaczcie. O, tu jeszcze bliżej. Tylko, że jedną rzecz muszę zrobić. Wybrałem się raz... O. I tu jest. A ja chodzę gdzieś daleko po górach szukać jaskini. Tylko muszę sobie powrót zapewnić, bo już raz tak poszedłem drzewo po drzewo. Zacząłem zwiedzać, oglądać, chodzić, przeglądać i potem nie umiałem trafić do domu, bo zrobiło się ciemno, zaczął deszcz padać. Po gęstym lesie biegałem i ciężko było potem wrócić. Zrobimy, oznaczymy. Którędyż ja tu tędy najlepiej wchodzić. Gonił mnie szkielet. Po ciemku uciekałem przez gęste drzewa. O, nic tu nie ma. Wskoczyłem gdzieś do wody, a szkielet za mną do wody. Zostało mi jedno serduszko, bo oczywiście walczyłem z tym szkieletem jak głupi. I zostało mi jedno serduszko. Kurde, tu jaskinie, wszystko jak gdzieś biegałem. I żelazo pod nosem, ale numer. Pod nosem żelazo. A ja biegałem gdzieś, nie wiadomo gdzie i po co. Dobra, światło tu trochę. To nawet bezpieczna jaskinia, bo się kończy. O, no tak to jest, jak człowiek, kurde, nie. Szuka czegoś, co jest blisko, to szuka i chodzi za tym daleko. No i żelazo mam na nożyce. No trochę mało, ale... Na początek starczy. O, tyle. Tyle, tyle, tyle. Na razie, a potem już trzeba dalej w dół. Zejdziemy kawałek. O. Aha, zapomniałem, że jestem głodny. Słyszeliście to? Jak pierwszy raz usłyszałem odgłos tego jedzenia, to myślałem, że jakiś nowy potwór za mną wyskoczył. Się nieźle wystraszyłem. Przecież to jest okropne. I znowu żelazo, ale tu troszkę trzeba uważać. O, woda mnie tu spycha. I znowu żelazo. O. A ja narzekałem na brak żelaza. No i chodzi... O, o.
Dobra. Słyszycie? Słyszycie? Nie podchodź. Jo. O. Nie. Moje żelazo. Wpadło. Chorera. Kurde, ale jaskinia wielka tam jakaś. Cholera. Czy to jest olbrzymie tam? Może tam jakieś te slimy się będą hodować? Ha, ha, ha. Dobra, ale tam przyjdziemy następnym razem. Teraz nie chciałbym żelaza stracić mojego. Nie ma tu nikogo. O. O, cicho być. Kurde. O, ratunku. O, się wystraszyłem. Gdzie on jest? Uff. Tak, chciałem sobie jeszcze tu na dół zejść. Nie. Teraz nie zejdę. Boję się creepera. A może... Może nie zejdę, ale chociaż podświetlę. Dobra, 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 następnym razem. Teraz cenniejsze jest żelazo. Jeszcze to. Nie idzie za mną. Nie idzie. Kurde. Znowu ten odgłos. Te nowe odgłosy są, kurde, okropne. To był odgłos psującego się kilofa. Dobra, to wykupimy. Kurde! Kurde, kurde! Ach, szkielet, skąd on się tu wziął? Przelecę szybko, nie będę z nim walczył chyba. Skąd ty się tu wziąłeś? Wylazł z tej dziury. A masz, a masz, a masz, a masz. Mówiłem, że nie będę walczył, a jednak. Fuu. Dobra, zbierzemy. Cóż tam jest? Grzyby, chyba. Nie, 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 nie. Dobra. Uf, 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 uf. Reszta następnym razem. Ciemno się zrobiło. Kurde, noc. Muszę darować już to żelazo teraz. A, zgubi nawyk, że nie można odpuścić, no. Zaraz mi tu wpadnie jakiś... Oj, to było głupie zostać tu na noc. Fuck. Czemu jestem taki głupi? Można i tu przeczekać noc, ale nie. To lepiej by było wrócić do domu. Hej, szable w dłoń, szable w dłoń. Dobrze, że tam sobie oświetliłem. Jednak to wejście do domu, bo teraz po ciemku. Myślałem, że to creeper. Ja myślałem, że to creeper, a to tylko trzcina cukrowa. O, jakżeż tam się dostać do mojego domu.
Muszę jakieś lepsze przejście tu opracować. O. Gdzie ja chodzę w ogóle? Uff, to nie, gdzie że ja wlazłem? Ja cię pobłądziłem jednak. To jest moje pierwsze schronienie pierwszej nocy. Jak ja tutaj przelazłem? Ja nie umiem trafiać do mojego domu. Obłęd. Wow. Dobra. Starszy. Emocji na dziś. Uff. Jutro zrobię drzwi. O, muszę po piasek gdzieś iść. Zrobić okna. O, ja cię. Nie ma. Żeby nikt nie wszedł. Wow. Ach, ta. Skrzypi skrzynka. Trzeba by ją nasmarować czym. Wow, dobrze. Starczy emocji na dziś. Przetopię żelazo. Jutro. Nożyce i owce. To jest ostatnia noc bez łóżka. Na razie. Do zobaczenia. Cześć!